około godziny 14:50 dostaliśmy zgłoszenie do stanowiska kierowania o kolizji pociągu osobowego, no, po potrąceniu osoby przez pociąg osobowy relacji Grudziądz-Toruń. Jak się okazało, po przyjeździe na miejsce zdarzenia informacja potwierdziła się. Była to kobieta, wiek nieznany, to ustali policja. Pociąg relacji Grudziądz-Toruń Główny w okolicach stacji Grudziądz przy wyjeździe, po wyjeździe z łuku najechał na kobietę, która znajdowała się w miejscu niedozwolonym na torach. Kobieta była z mężczyzną, którzy się prawdopodobnie kłócili. Mężczyzna odskoczył i zbiegł, natomiast kobieta została przejechana przez pociąg. Skład pociągu w wyniku najechania doznała śmierci. W tej chwili jest przerwa w ruchu między Grudziądzem a Grudziądzem-Miszkiem. Stacją jest wprowadzona komunikacja zastępcza. Część, za ten konkretnie pociąg, komunikacja zastępcza jest uruchomiona do stacji Toruń. Natomiast pozostałe pociągi prawdopodobnie będzie komunikacja zastępcza między Grudziądzem-Miszkiem a Grudziądzem. Długość czasu przerwy trudno powiedzieć. Prowadzi postępowanie wyjaśniające policja pod nadzorem prokuratury i dopiero po usunięcia zwłok z toru, udrożnienia szlaku, komunikacja będzie przywrócona. Trudno powiedzieć, czy przechodzili, czy nie przechodzili. Ja jestem przewoźnikiem z tym pytaniem. Tereny kolejowe są różnie odkryte, otwarte i z tym pytaniem należy się zwrócić do zarządcy dróg kolejowych. Także komisja kolejowa również bada przyczyny okoliczności wypadku.